dobry. Zapraszam do kolejnej odsłony Alfabetu Inwestora. Dzisiaj na warsztat bierzemy literkę P, polityka monetarna, czyli polityka pieniężna. Jest to ogół działań związanych z kontrolowaniem podaży pieniądza na rynku. Poprzez decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych, do druku pieniędzy, skupu lub sprzedaży papierów wartościowych, poprzez regulację kursu walutowego. Za politykę monetarną w kraju odpowiedzialne są przede wszystkim banki centralne, a ich głównym celem jest ochrona stabilności cen. Działania banku centralnego mają wspierać również politykę fiskalną rządu, jednak w przypadku NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego, tylko wtedy, gdy nie koliduje ona z celem nadrzędnym, czyli hamowaniem inflacji. Jeśli zaczyna ona niebezpiecznie wzrastać, banki centralne decydują się zwykle na wzrost stóp procentowych, by wstrzymać strumień pieniędzy wypuszczanych na rynek. Pieniądz staje się wówczas droższy, co w praktyce oznacza droższe kredyty. Droższe kredyty przekładają się na zamrożenie konsumpcji i inwestycji, a więc zahamowanie wzrostu gospodarczego, co stoi w sprzeczności z celem rządu, któremu zależy oczywiście na jego utrzymaniu.